Dzień dobry, nazywam się Filip Łodziński. W studiu Najwyższej Izby Kontroli naszym gościem jest pani Lila Gniadek z Departamentu Zdrowia Izby. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy przed sobą raport z najnowszej kontroli dostępność i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej. Dlaczego w ogóle się tym zajęliśmy? Dlaczego to takie ważne? Najwyższa Izba Kontroli w czwartym kwartale 2016 roku przeprowadziła kontrolę dostępności i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej, dlatego że diagnostyka laboratoryjna ma istotne znaczenie w systemie ochrony zdrowia. Dostarcza przede wszystkim informacji medycznych niezbędnych dotyczących stanu zdrowia pacjenta na określonym etapie postępowania diagnostycznego lub terapeutycznego. Ponadto badania laboratoryjne stanowią integralną część diagnostyki będącej podstawą postępowania zarówno w medycynie profilaktycznej, jak i naprawczej. I efektywne wykorzystanie zależy również od właściwego doboru badań, ich dostępności, jakości wykonania oraz odpowiedniego wykorzystania wyników. Ponadto należy zauważyć, że badania laboratoryjne stanowią najtańsze źródło informacji diagnostycznej. Są podstawą około 60% decyzji lekarskich i generują średnio, jak mówi literatura przedmiotu, około 10% kosztów świadczeń opieki zdrowotnej. Jednak wyniki naszej kontroli udowodniły, że te koszty w świadczeniach opieki zdrowotnej stanowią około 3,3%. Ponadto należy zauważyć, że świadczenia diagnostyki laboratoryjnej nie są, choć pomimo że są świadczeniami, nie są odrębnie kontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Są finansowane w ramach świadczeń opieki zdrowotnej, z wyjątkiem badań genetycznych, które stanowią przedmiot odrębnego finansowania. W podstawowej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, jak również w leczeniu szpitalnym, nie ma wyodrębnionej puli środków przeznaczonych na finansowanie badań diagnostycznych. Koszty wykonywanych badań diagnostyki laboratoryjnej zawierają się w kosztach ogółem tych świadczeń. Czy Izba w ogóle się tym zajmowała wcześniej, czy to jest pierwsze? Jest to pierwsza kontrola, którą przeprowadzała Izba. Wcześniej takiej kontroli nie było. Kontrolą objęliśmy Ministerstwo Zdrowia, 29 podmiotów leczniczych, w tym 12, które stosowały pełny outsourcing diagnostyki laboratoryjnej oraz podwykonawców świadczeń. Objęto tutaj kontrolą 11 kontroli jednostkowych było przeprowadzone. Co ustalili kontrolerzy? Jakie są najważniejsze stwierdzone, no, jak rozumiem, nieprawidłowości, skoro tak gruba jest ta książeczka? Medyczne laboratoria diagnostyczne postrzegane są przez kierujących podmiotami leczniczymi jako źródło kosztów, a nie jako ważny instrument umożliwiający prawidłowe leczenie, krótszą hospitalizację czy też brak powikłań, a w rezultacie także mniejsze nakłady na leczenie. Konsekwencją takiego podejścia było dążenie szpitali do wyprowadzania ze struktur swoich laboratoriów poza własną strukturę w celu stworzenia możliwości wyboru najtańszej opcji oferowanej przez podmioty zewnętrzne. Sposób organizacji i finansowania czynności diagnostyki laboratoryjnej nie zapewnia jej pełnego wykorzystania w procesie profilaktyki i leczenia. Przyjęte w Polsce rozwiązania systemowe nie gwarantują pożądanej jakości wykonywanych badań oraz dostępu do tych badań, co w konsekwencji może stwarzać ryzyko opóźnień w wykrywaniu chorób i powodować wyższe koszty ich leczenia. Brak jest również nadzoru publicznego sprawowanego nad jakością zlecanych badań diagnostycznych. Mamy wprawdzie obowiązujące standardy i przepisy prawne, które określają wymagania w medycznych laboratoriach diagnostycznych, jednak przestrzeganie tych standardów w praktyce nie podlega kontroli, a ich naruszenie nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji. Prowadzi to dlatego do pogorszenia jakości tych świadczeń i stwarza ryzyko dla bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. Ponadto jednym z najistotniejszych nieprawidłowości, które stwierdziliśmy, są braki kadrowe. W szczególności brakuje lekarzy diagnostów, lekarzy mikrobiologów oraz diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją. Braki kadrowe powodują, iż ta sama osoba pełni w
pełni funkcję kierownika laboratorium w kilku laboratoriach. Miało to miejsce w ramach kontroli od 2 nawet do 8 laboratoriów w tym samym czasie. Naszym zdaniem, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, taka sytuacja nie zapewnia należytego wykonywania obowiązków i ogranicza skuteczność sprawowanego nadzoru nad funkcjonowaniem tych laboratoriów. Skutkiem braku kadry medycznej było to, iż ocena jakości i wartości diagnostycznej badań oraz laboratoryjna interpretacja i autoryzacja wyników badań dokonywana była przez techników analityki medycznej bez nadzoru diagnosty laboratoryjnego lub formalna autoryzacja wyników badań wykonywana była za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez diagnostę laboratoryjnego nieobecnego w laboratorium, w którym wykonywane były badania. Na skutek wyprowadzenia laboratoriów poza szpitale rodzi się następny problem dotyczący transportu materiału biologicznego do laboratoriów zewnętrznych. I tutaj miał miejsce transport nawet do 100 km, a średni czas transportu wynosił nawet do 3 godzin. W pojedynczych przypadkach występowało również takie sytuacje, że transport następował dnia następnego od pobrania materiału biologicznego. Czy ten obszar, którym zajmowali się kontrolerzy Izby, był przedmiotem jakichś działań ze strony Ministerstwa Zdrowia? Minister Zdrowia nie podejmował skutecznych działań zmierzających do poprawy efektywności i skuteczności funkcjonowania diagnostyki laboratoryjnej w systemie ochrony zdrowia. Pomimo licznie zgłaszanych wniosków i postulatów w tym zakresie. No, jak widzimy, obszar jest bardzo zaniedbany, mnóstwo nieprawidłowości. Rozumiem, że postawiliśmy sporo wniosków. Jakie to wnioski? Tak, oczywiście. Kontrola pozwoliła sformułować zarówno wnioski systemowe, jak i wnioski de lege ferenda dotyczące zmiany ustawy, dokonania zmian w ustawie o diagnostyce laboratoryjnej, które będą przede wszystkim polegały na tym, aby zapewnić umiejscowienie medycznego laboratorium diagnostycznego w lokalizacji podmiotu udzielającego stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, wprowadzenie systemu licencjonowania medycznych laboratoriów diagnostycznych powiązanego z oceną jakości badań, wprowadzenie wymogu pełnienia funkcji kierownika medycznego laboratorium diagnostycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w lokalizacji medycznego laboratorium diagnostycznego oraz następnym wnioskiem jest określenie sposobu liczenia kosztów badań laboratoryjnych na podstawie opisu struktury świadczeń. Zostały postawione również wnioski systemowe mające na celu przygotowanie rozwiązań systemowych dotyczących diagnostyki laboratoryjnej, zapewniających optymalne wykorzystanie dostępnych badań i właściwe ich finansowanie, w szczególności do celów profilaktycznych w podstawowej opiece zdrowotnej, co w połączeniu z wywiadem lekarskim zapewni najtańsze źródło informacji medycznej. Dziękuję serdecznie. Pani Lila Gniadek z Departamentu Zdrowia Najwyższej Izby Kontroli była Państwa i moim gościem.